Witajcie moi drodzy w moim kolejnym Woolcaście. Słuchajcie, mam nadzieję, że wasze wakacje mijają wam super fajnie. No u mnie jest idealnie, bo dzisiaj w nocy wybywam na wakajki, więc mnie nie będzie, dlatego bardzo, bardzo się cieszę. No tym samym was informuję, że przez kolejny tydzień będzie trochę utrudniony ze mną kontakt. Oczywiście ja pewnie tam na jakieś maile coś tam będę odpisywała, będę aktywna, ale wiadomo, zdecydowanie mniej. No, więc to tak, jeżeli chodzi o moje wakacje. Dobrze, dzisiaj sobie trochę porozmawiamy o różnych fajnych rzeczach, dziwiarskich oczywiście, i może zaczniemy sobie od mojej bluzeczki, którą mam na sobie. Jest to Solo Tee, którą zrobiłam w zeszłym roku. W zeszłym roku wyszedł wzór na nią. Jest to bardzo prosta bluzka, jest zrobiona od góry do dołu reglanem z takim dosyć głębokim dekoltem V, który ja bardzo lubię, bo ja lubię dekolty takie dosyć głębokie. I jest zrobiona z włóczki Thin Linę od Sadness Garden. Jest bardzo fajna. Ta włóczka jest po prostu idealna na letnie udziergi. Niekoniecznie fajnie i przyjemnie się nią przerabia, ponieważ ona jest taka, wiecie, dosyć cienka, ale o tej włóczce zaraz jeszcze porozmawiamy, bo wrócimy sobie do niej, to wam trochę więcej o niej opowiem. W każdym razie kolor wybrałam, w zeszłym roku w ogóle wybrałam ten kolor, dlatego że w zeszłym roku tę pierwszą Solo Tee robiłam w kolorze naturalnym, standardowo, ale później doszłam do wniosku, że zrobię jeszcze jedną. I będzie to moja taka bluzka, taki projekt w międzyczasie i wybrałam taki trochę bardziej szalony kolor. No może ten kolor nie jest jakiś szalony, ale jest inny niż te, które ja zazwyczaj wybieram. I powiem wam szczerze, że jestem totalnie zadowolona. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. To jest taka malwa. No niestety nie mam już tej banderoli, żeby wam powiedzieć, jaki to dokładnie jest numer koloru, ale to jest taka malwa, taki zgaszony róż. Pięknie to wygląda, naprawdę wydaje mi się nawet, że lepiej wygląda ta bluzka, przynajmniej na mnie, w tym kolorze niż w tym naturalnym. Znaczy w tym naturalnym też mi się bardzo podoba, ale jeżeli miałabym wybrać z tych dwóch, to wybrałabym tę malwę. Bardzo mi się podoba. Tak, sama jestem zaskoczona. W ogóle jak za pierwszym razem przymierzyłam tę bluzkę i zobaczyłam, jak wygląda właśnie na mnie ten kolor, to naprawdę zaskoczyłam się, że bardzo mi się podoba. Kto wie, może zmiana kolorów teraz będzie, nastąpi. Dobrze, słuchajcie, aha, wzór oczywiście wiecie, gdzie znaleźć. Słuchajcie, na moim kanale pojawił się film instruktażowy, którego w ogóle dawno nie było, bo wiecie, u mnie te filmy instruktażowe ostatnio bardzo sporadycznie się pojawiają i tak jakoś wyszło, że znalazłam chwilę czasu, którą bardzo chciałam znaleźć, bo ja chciałam zrobić w ogóle ten top i wam pokazać, jak ten top zrobić. I pojawił się właśnie film instruktażowy do takiego wzoru z Dropsa, który nazywa się Heart on Fire i jest to praca z tekstem, czyli pracujemy sobie z tekstem, wszystko wam omawiam w tym filmie, omawiamy cały wzór, pokazuję wam krok po kroku, co tam trzeba zrobić, jak to wszystko ogarnąć ze wzoru, bo to jest bardzo ważne, praca z tekstem, czyli taki film instruktażowy, w którym wam pokazuję, jak podążać też za wzorem, nie? Czyli jeżeli macie jakiś problem ze wzorami, nie tylko z Dropsa, po prostu jeżeli macie jakiś problem ze wzorami, to możecie spróbować, zobaczyć. Jest tych filmów troszeczkę więcej, nie ma ich super dużo, ale jest trochę więcej. Wystarczy, że wejdziecie na moim kanale w playlisty, jest taka zakładka playlisty i tam jest playlista, która nazywa się Praca z tekstem. Znajdziecie trochę więcej rzeczy. W każdym razie tutaj mamy właśnie ten top Heart on Fire, on jest taki krótki, to jest taki crop top. Wy oczywiście możecie zrobić sobie dłuższą wersję, jeżeli tylko macie ochotę. I on ma na samym środku ażur, taki bardzo, bardzo delikatny, zobaczcie. Taki delikatny ażur i dookoła dziureczki. Tak wam się przyznam trochę, bo wydaje mi się, że nikt tego nie zauważył, ale ja się pomyliłam w tym ażurze i zobaczyłam to dopiero później, że rzeczywiście coś mi nie gra i zaczęłam liczyć i szukać, no i oczywiście znalazłam ten błąd. On jest taki mało widoczny, myślę, że to też dlatego, ponieważ to jest ciemna włóczka. Zobaczcie, tutaj zjadłam oczko.
Jakby to Wam pokazać. O, tutaj zjadłam oczko. Jak się przyjrzycie, to brakuje tutaj tej jednej listwy. Takiej właśnie tutaj pionowej, bo ja to oczko sobie zjadłam. Ale nie widać tego, przynajmniej ja nie mam z tym problemu. Generalnie z całego topu jestem zadowolona. Mógłby być trochę luźniejszy. Dzisiaj jakbym go robiła, to bym zrobiła rozmiar większy. Ja robiłam rozmiar S. Dziś bym zrobiła rozmiar większy. Ale generalnie jestem zadowolona. Bardzo fajnie się pracowało. Bardzo fajny wzór. Bardzo przyjemny, taki prosty po prostu. I oczywiście wykorzystałam włóczkę Safran od Dropsa. Jest to włóczka sugerowana w kolorze granatowym numer 9. W ogóle no, wybrałam do tego projektu dosyć ciemny kolor. Jak oglądałam na stronie w momencie, kiedy zamawiałam jakiś kolor, to ten granatowy nie wydawał mi się aż tak ciemny i w ogóle nie pomyślałam o tym, że ten kolor może być zbyt ciemny. No ale mam nadzieję, że w tym filmie wszystko dobrze widać. Mam nadzieję, że sobie poradzicie i zobaczycie wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy mimo tej właśnie ciemnej włóczki. U mnie właśnie w tym ciemnym granatowym kolorze. Myślę, że ten top pojedzie ze mną na wakacje. Myślę, że tak. Tak więc polecam Wam. Film instruktażowy jest na kanale. Można korzystać, robić. I tym samym bardzo Wam dziękuję za wszystkie miłe komentarze pod tym filmem właśnie instruktażowym. W ogóle jak wrzuciłam ten film instruktażowy, to sobie przypomniałam, jak bardzo lubię te filmy instruktażowe robić dla Was. I szczerze mówiąc, jakbym tylko miała inne możliwości, to robiłabym ich trochę więcej. Już mam w planie, że chciałabym jakieś jeszcze topy zrobić. Niekoniecznie pracę z tekstem, tylko jakiś tam taki prosty top wymyśliłam i chętnie bym go zrobiła, także zobaczymy, może po wakacjach uda się szybko złapać za druty i zrobić ten top. Włóczkę w domu mam, więc no, mam nadzieję, że to wyjdzie. Dobrze, więc to jeżeli chodzi o filmy instruktażowe. A przy okazji w sumie powiem Wam kolejną rzecz, na którą również jest film na kanale. Jest to, słuchajcie, taki kapelusz, o, który zrobiłam ostatnio. Zrobiłam go, słuchajcie, ja w ogóle miałam już nie robić tych kapeluszy. Zrobiłam, to już jest czwarty mój kapelusz. Zrobiłam w zeszłym roku biały. Zrobiłam jeszcze dwa inne, zrobiłam taki kremowy, zrobiłam pomarańczowy, ale je rozdałam. I w zeszłym roku zrobiłam biały. I z tego co pamiętam, ten biały miał być dla mojego męża. Ale on jest na niego trochę za mały, jest zbyt ciasny. O, taki jest ten mały kapelusik. No zresztą na mnie też jest taki, znaczy on jest na mnie ok, ale mógłby być, wiadomo, trochę większy. No i pomyślałam sobie, że w tym roku zrobię mu również taki kapelusz, żeby miał. Zainspirowałam się trochę kapeluszem Alicji. Alicja miała swój kapelusz na Światowym Dniu Dziergania w miejscach publicznych i swój kapelusz zrobiła z Paris od Dropsa. Ten jest z muskata, czyli jak ja robiłam film instruktażowy dla Was, to korzystałam z muskata od Dropsa. A ona korzystała z Parisa od Dropsa. Paris jest zdecydowanie grubszy, bo on jest nadruty na szydełko, bo to jest na szydełko 5 mm, ale Alicja skorzystała z szydełka 4 mm, żeby właśnie tam wszystko było tak ciasno, fajnie zrobione. No i zainspirowałam się i doszłam do wniosku, że ja też chcę takie, bo mi się bardzo podobał, właśnie z takiej włóczki. Parisa w domu nie miałam, albo nie mam już, sama nie wiem, co ja mam w tym domu, ale znalazłam, słuchajcie, włóczkę z We Are Knitters. Z We Are Knitters The Cotton. Już Wam pokazuję. O, tutaj jest banderolka. To jest bardzo znana włóczka z We Are Knitters bawełniana. I tutaj mamy, słuchajcie, w 100 gramach 212 metrów. I to jest właśnie włóczka odpowiednia na szydełko 5 mm. I ja skorzystałam z szydełka 4 mm. Zrobiłam oczywiście zdecydowanie większy ten kapelusz, widzicie, że on jest duży, żeby był po prostu dobry na mojego męża, ale on się nie widzi w tym kapeluszu. Więc jak mu zrobiłam ten kapelusz, on go przymierzył, doszedł do wniosku, że on jakoś chyba nie wygląda w tym dobrze i nie czuje się w nim dobrze, więc
No i ja go przyjmuję po prostu, ja go przyjmuję i słuchajcie, mimo tego, że on jest taki trochę, no duży, jest głęboki, to naprawdę można go tutaj na wiele sposobów nosić, albo sobie, o, podnieść ten przód i odsłonić trochę twarz, albo podnieść sobie tył i zrobić taki daszek z przodu, albo nic nie robić, można tak nosić. Albo jeszcze usłyszałam, że jeszcze bok można podnieść. O! O! O kurde, tak, patrzcie, jak jest fajnie. Więc naprawdę można ten kapelusz nosić na wiele, wiele sposobów. Kolor mnie trochę zadziwił, znaczy mi się bardzo podoba ten kolor, ale dla mnie ten kolor jest jak taki brudny, błękitny albo taki szaro-gołębi, a na tym mój mąż się śmiał bardzo z tego koloru szaro-gołębi. Kiedy skończysz dla mnie ten kapelusz w kolorze szaro-gołębim? No, a tutaj jest napisane, że to jest kolor szary po prostu i dla mnie to nie jest taki po prostu kolor szary. Zobaczcie. No, dla mnie on jest taki, bym powiedziała, właśnie taki niebieski. No, ale jest. No i kapelusz jest bardzo fajny, bardzo wygodny. Na kanale znajdziecie, słuchajcie, film instruktażowy, jak go zrobić. Możecie go zrobić z czego chcecie tak naprawdę. Z bawełny, jaką macie. Może być ona cieńsza, może być ona grubsza. Po prostu całą tą górę dostosowujecie do siebie. Później cały ten kapelusz możecie dostosować do siebie. To tutaj od Was zależy, jak dużego go zrobicie. Ja go biorę na wakacje. To jest pewne, że go biorę ze sobą. Nie, bardzo mi się podoba w ogóle tak na bok. Rzeczywiście fajnie to wygląda, słuchajcie. No. Fajnie to wygląda. No i tyle, jeżeli chodzi o kapelusze. Słuchajcie, takie kapelusze w ogóle zauważyłam też, że są modne w tym roku. Chyba w zeszłym też były. I w ogóle na moim kanale jeszcze znajdziecie taki kapelusz z kwadratów babuni, więc jeżeli chcecie taki jakiś kolorowy albo bardziej, żeby miał więcej prześwitów, to ze zwykłych kwadratów babuni można zrobić sobie taki kapelusz i też jest bardzo fajny. To, więc kapelusz jest modny, można sobie zrobić i nosić w kolorze, w jakim chcecie. O czym porozmawiamy, słuchajcie? Porozmawiamy o tym, że ostatnio nie miałam co wrzucić na druty i przypomniałam sobie, że ja mam parę takich zaległych prac, co to wystarczy, że trzeba je wykończyć. Ja nigdy takich prac nie miałam, dopiero w tym roku coś takiego mi się zaczęło przytrafiać i przypomniałam sobie o tej chuście. Chusta resztkowa, zobaczcie. Ktoś się mnie nawet jakiś czas temu pytał, czy już skończyłam tę chustę, jak ona wyszła i tak dalej, a ja jej po prostu nie kończyłam, a tak naprawdę wystarczyło zrobić tutaj ze 4-5 rzędów i zamknąć i-cordem. Więc rzeczywiście zdążyłam to zrobić teraz ostatnio, już jest ona wyprana, jest zablokowana i to jest taka chusta. Też film instruktażowy jest na moim kanale, o samych filmach dzisiaj chyba będziemy rozmawiać. Jest na moim kanale, nazywa się Easy Shawl i jest to bardzo prosta chusta, robiona od dołu, od tego wąskiego miejsca do super szerokiego. Można wykorzystać każdą grubość włóczki, bo tutaj to od Was zależy. Tak naprawdę schemat tej chusty jest bardzo prosty i długość, wielkość, szerokość też zależy od Was. Po prostu cały czas kontynuujecie i robicie tak długo, jak chcecie. Ja wymyśliłam sobie taką chustę, chciałam wykorzystać resztki. Znalazłam sobie włóczki, które są mniej więcej tej samej grubości. Co najlepsze, większość tej chusty to jest właśnie alpaka, nawet z We Are Knitters. Praktycznie całość tutaj. Dopiero tutaj jest jakiś merino, ten tylko kawałek. A tutaj to wszystko to jest alpaka. Śmiesznie tak wyszły te kolory. Tutaj jest, zobaczcie. Tak. Ktoś słusznie zauważył gdzieś tam w połowie, jak Wam kiedyś pokazywałam tę chustę, że wygląda trochę jak z Harry'ego Pottera, ale to tylko tutaj, bo tutaj to już chyba nie.
No jest ona dosyć duża, jak ją właśnie zablokowałam, wybrałam, to ją jeszcze ponaciągałam, żeby była większa. Chusty są bardzo fajne, jeżeli ktoś się zastanawia nad zrobieniem chusty, to ja Wam bardzo polecam, bo naprawdę one są świetne, można je nosić latem, wieczorami, a siedzicie gdzieś na tarasie, na balkonie, jest Wam chłodniej, to taka chusta jest naprawdę świetnym takim dodatkiem. Ja mam już 3, tak? To jest już moja trzecia chusta. Tej chusty na pewno na wakacje ze sobą nie zabiorę, bo ona jest z alpaki zrobiona i ona jest bardzo, bardzo ciepła. Czasami ją tutaj zakładam wieczorem, jak już wieczorem sobie siedzę, robię na drutach, oglądam jakiś serial i zaczyna mi się robić chłodno, to wtedy zarzucam sobie tę chustę i jest mi naprawdę bardzo przyjemnie. Ale mam jeszcze 2 chusty, jedną zrobiłam z kokonka. Tak, i jedną zrobiłam z tej włóczki Bilum. Butterfly i to była ta chusta od Stevena Westa i chyba tą chustę od Stevena Westa wezmę ze sobą, bo ona jest bardzo stylowa, bardzo ładna i można też wykończyć jakoś swoją stylówkę taką wieczorową. Macie jakiś top albo coś i on ma odkryte ramiona i nie wiecie co tam zarzucić. Chusta, moje drogie, albo moi drodzy, bo panowie również pewnie w chustach chodzą. Więc tak, chusta jest bardzo fajna i jest to fajny, bardzo przerywnik, jeżeli potrzebujecie czegoś, żeby mieć, żeby taki, wiecie, taki projekt w międzyczasie, czasami warto mieć taki projekt, bo gdzieś wychodzicie szybko, coś żeby do auta włożyć, nie chcecie brać projektu, który akurat macie na drutach, bo coś musicie liczyć, patrzeć, zwracać uwagę, może tam są jakieś ażury, żakardy, cokolwiek, to wtedy warto jest mieć taki po prostu zwykły projekt, który nie potrzebuje ani liczenia, ani niczego, po prostu sobie go na spokojnie robicie, no i kiedyś on powstanie, tak jak właśnie ta chusta, bo ja ją chyba rozpoczęłam w zeszłym roku i jest już skończona, bardzo fajna. Ale muszę ją ściągnąć, bo jest w niej bardzo, bardzo ciepło. Tak więc chustę polecam, z resztek również wyjdzie. Dobrze. Słuchajcie, porozmawiamy sobie teraz o tym, co mam na drutach. Mam jedną rzecz na drutach i jest to taki specjalny projekt, który sobie wymyśliłam w zeszłym roku. W zeszłym roku robiłam sukienkę My Peony Dress i kiedy ją robiłam, to już myślałam o innym projekcie i wpadłam na pomysł właśnie tego projektu. I doszłam do wniosku, że właśnie w tym roku go zrobię. I jest trochę za późno na to, żeby robić taki projekt z tej włóczki, ale ja po prostu się uparłam i chcę go zrobić. Będzie to sukienka. Zdradzę Wam, że będzie to sukienka i ona wygląda na ten moment tak. No jest to czarne, na razie nic tutaj się nie dzieje, więc nie ma za bardzo co pokazywać. I chcę ją zrobić dosyć szybko, bo plan jest taki, że chciałabym zrobić sobie w niej zdjęcie jeszcze na moich wakacjach, czyli na tych wakacjach, na które teraz jadę. Już przerobiłam 2 motki, jeszcze mam tych motków zdecydowanie więcej. I no plan jest taki, żeby ją jeszcze oczywiście wyprać, zablokować i zrobić sobie w niej zdjęcie na wakacjach. To jest właśnie ten plan. No i z tego względu zrobiłam taki eksperyment, ponieważ korzystam tutaj z włóczki Thin Linę, tak jak Wam mówiłam, wrócimy sobie do tej włóczki, bo Soloty była właśnie też robiona z Thin Linę. Tutaj mamy Thin Linę, proszę bardzo. Ostrość, coś takiego, coś tu się dzieje, nie dzieje. Thin Linę w kolorze totalnie czarnym. O, tak to wygląda. Jest to włóczka od Sadness Garn. Jest ona super cienka i jest ona bardzo słabo skręcona. Bardzo ciężko się nią przerabia. Osoby, które przerabiały tą włóczką, to wiedzą, że to nie jest najłatwiejsza włóczka. Można oczywiście później już się wkręcić i trochę lepiej to wszystko wychodzi, ale na samym początku no, mogą być tam jakieś zawirowania. No i dodatkowo jeszcze oczywiście mam czarny kolor, więc wiadomo, tutaj mamy dodatkową trudność. I tutaj mamy w 220 metrach 50 gramów. Jest ona, tak jak mówię, dosyć
cienka, nie jest ona taką typową włóczką na druty 3 mm. Dla mnie typowa włóczka na druty 3 mm to jest właśnie taki safran albo mandarin petit od Sadness Garden też. Ta jest taką trochę inną włóczką. No i ze względu na to, że mam właśnie taką sytuację z tą sukienką, że zależy mi na tym, żeby jak najszybciej ją zrobić, to zaczęłam liczyć, ile czasu potrzebuję na zrobienie, na przerobienie tego jednego motka. Ile godzin zajmie mi przerobienie tego jednego motka. I wy teraz w głowach możecie sobie pomyśleć, ile czasu może mi zająć zrobienie tego, właśnie przerobienie tego motka. Ja włączyłam sobie, słuchajcie, stoper i ten stoper włączałam tylko wtedy, kiedy rzeczywiście przerabiałam oczka. Wyłączałam go wtedy, kiedy, nie wiem, robiłam jakieś inne rzeczy, przeglądałam telefon, poszłam zrobić sobie herbatę, poszłam do toalety czy cokolwiek innego. Stoper był włączony tylko wtedy, kiedy przerabiałam oczka. I powiem Wam szczerze, że to było dla mnie też bardzo ciekawe, ile czasu mi zajmie przerobienie tego motka. Naprawdę sama byłam ciekawa i ja już przerobiłam ten motek, dlatego Wam powiem, ile mi wyszło. Niech no ja tutaj tylko zobaczę. O, proszę bardzo, tyle wyszło. Dokładnie 7 godzin i prawie 13 minut. 7 godzin i 13 minut. To jest... Jak myślicie? To jest dużo? To jest krótko? To jest długo? Pytałam się Was również na Instagramie i na Instagramie powiem Wam szczerze, że były różne odpowiedzi. Bardzo takie były osoby, które mówiły, że 3-4, były osoby, które mówiły właśnie 6-7 i były osoby, które mówiły, że będzie to 12-13 i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście były też osoby, które mówiły, że tam będzie to godzina, dwie, co jest w ogóle jakąś abstrakcją, bo myślę, że nawet włóczka takiego motka nie przerobiłabym w 2 godziny. Myślę, że no nie wiem. A wiecie, ja wydaje mi się, że dziergam w miarę szybko. Tak mi się wydaje, że przerabiam te oczka w miarę szybko. I zeszło, zobaczcie, 7 godzin. Ale powiem Wam też, że jest to świetna informacja w ogóle. Myślę, że każdy z Was powinien coś takiego sobie zrobić, bo ja zrobiłam w 7 godzin 13 minut, ale każda z Was zrobi to w innym czasie, prawda? Ktoś zrobi szybciej, ktoś zrobi dłużej, ale jest to świetna informacja dla osób, które na przykład sprzedają swoje rękodzieło, żeby właśnie podpiąć dla osób, które na przykład mają problem do tego, że rękodzieło jest za drogie i tak dalej, mogą podpiąć taką informację, że jeden motek robi się w tyle czasu, przerabia się w tyle czasu. Albo jeżeli chcecie wycenić swoje rękodzieło, to też jest fajna informacja. Moim zdaniem naprawdę zaskoczyło mnie to. 7 godzin to jest bardzo długo. Moim zdaniem. Myślałam, że... no nie wiem. Myślałam, że może trochę krócej. Sama nie wiem, co ja myślałam. Ale no... 7 godzin. No i z tego względu zastanawiam się też, czy rzeczywiście ja tą sukienkę zrobię, skoro 7 godzin potrzebuję, a wiadomo, jak jadę na wakacje, to na wakacjach jest trochę inaczej. No, ciężko jest wygospodarować 7 godzin na samodzierganie na wakacjach. Ja, no, dziergam na wakacjach oczywiście, ale na przykład nie robię tego na plaży, bo jest mi za gorąco, mam ręce w kremie, w soli i tak dalej, więc ciężko jest mi przerabiać oczka, więc raczej nie biorę dziergania na plażę. Najczęściej przerabiam wieczorem, jak jestem już wieczorami, sobie siedzimy, to wieczorem rzeczywiście wtedy sobie dziergam, ale no nie wiem. No jestem ciekawa, co Wy myślicie. Myślicie, że zdążę z tą sukienką, czy nie zdążę? No, jak myślicie, zdążę, czy nie zdążę? Zobaczymy, sama jestem ciekawa. No i co, moi drodzy, słuchajcie, to wszystko, co chciałam Wam dzisiaj o czym chciałam Wam dzisiaj poopowiadać. Dajcie mi znać, co myślicie
o tej włóczce, ten linę. Czy myśleliście, że będzie to dłużej, czy krócej? Czy wy kiedyś robiliście sobie taki test, taki eksperyment? Czy macie w planach teraz sobie taki zrobić, żeby dowiedzieć się, ile czasu potrzebujecie na przerobienie dokładnie tego motka? Bo jeżeli na przykład chcecie porównywać się do mnie, to umówmy się, że będzie to tylko ten jeden motek, w sensie tę linę, włóczka tę linę, a nie inna, bo ja myślę, że na przykład ten safran czy mandarin petit przerobiłabym zdecydowanie szybciej, ponieważ to jest zupełnie inna włóczka i inaczej się ją przerabia. Więc jeżeli tak, to polecam Wam właśnie wziąć tę linę i jestem ciekawa, jak Wam to wyjdzie. Jestem ciekawa, jeżeli będziecie rzeczywiście robić, ale dajcie znać, co myślicie o moim czasie, czyli 7 godzin i 13 minut. No i dajcie znać, jak tam Wasze wakacje. Czekam na Wasze komentarze. Pozdrawiam Was. Hejka.